Cześć, dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym filmiku w wiejskiej zagrodzie. Dzisiejszy film będzie dotyczył odpowiadania na pewne jedno pytanie, które zadał mi jeden z widzów pod którymś z jednych moich filmów na kanale, które brzmiało: kiedy najlepiej kurą obcinać lotki? A więc taki filmik dzisiaj postanowiłem dla Was wszystkich nagrać, odpowiadając na to pytanie. I myślę, że Was zaciekawiłem. No i co? Życzę miłego oglądania w takim razie. Dobra. A więc teraz szybko, krótko, zwięźle i na temat, bez owijania w żadną tutaj bawełnę. Nasze pytanie brzmi: kiedy najlepiej kurą obcinać lotki? A więc, moi drodzy, najlepiej kurą lotki obcinać wtedy, kiedy są one w pełni już wykształcone. No i teraz już zapomniałem, czy mówiłem to, czy już nie mówiłem. A jeśli mówiłem, no to się jeszcze raz powtórzę. Chodzi głównie mi tutaj o to, że takie lotki u naszych kur należy przycinać najlepiej wtedy, kiedy jest jesień, ponieważ wtedy nasze ptaki się pierzą, czyli inaczej mówiąc, wymieniają swoje pióra na takie lepsze i grubsze oraz przy okazji cieplejsze na taki okres jesienno-zimowy, bo pamiętajmy o tym, że nasze kury pierzą się, o ile dobrze pamiętam, 2 razy w roku, czyli na wiosnę czy lato, a później na jesień i aż do wiosny, później są w tych piórach i później znowu zmieniają. No i jeśli jesteśmy już przy obcinaniu lotek jesienią, to wtedy te lotki są już wykształcone, a w tak zwanych dudkach nie ma tkanki żywej i można spokojnie przyciąć takie loteczki. I mówimy tutaj oczywiście głównie o przycięciu lotek, a nie całkowitemu obcięciu, bo obcięcie to obcięcie, czyli całkowite usunięcie długości tych lotek, a przycięcie to po prostu skrócenie długości lotek do pewnych rozmiarów. No i oczywiście, jakby ktoś pytał, w jakim celu jest to przycinanie lotek u drobiu, a w szczególności u kur, to odpowiedź jest krótka i banalna. Takie przycinanie lotek u drobiu ma głównie na celu to, aby na przykład nasze kury nie wyskakiwały i uciekały poza zagrodę i nie narażały się na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Chodzi tutaj o drapieżniki, które mogą zaatakować nasze kury, na przykład dzikie psy, lisy i tym podobne. Więc takie przycinanie lotek to dla nich taka pewna ochrona, jeśli chodzi o kury. I w żadnym wypadku takie przycinanie lotek kur nie boli. To jest taki kurzy fryzjer i w takim przypadku przy obcinaniu lotek kury mogą być lekko zestresowane lub zdenerwowane i wtedy mogą skrzeczeć i próbować uciekać i może się wtedy co niektórym wydawać, że to kurę boli, ale to kurę nie boli, tylko ona się stresuje lub jest zdenerwowana. To zależy po prostu od charakteru kury, bo jedna będzie spokojna, a druga będzie nieco zdenerwowana. Przeważnie jest tak, że koguty więcej narobią hałasu, a kurki są bardziej spokojniejsze, więc takie są koguty, takie bohatery z nich. No i tutaj taka ładna kurka. No to co? Może jeszcze powiem tylko tyle, że niektórzy również robią przycinanie dziobów. Wiem, że nie znajdujemy się przy tym temacie, ale skoro już jesteśmy przy temacie
obcinania lotek u kur, to mogę pokrótce poruszyć również temat obcinania dziobów. Kiedyś ludzie obcinali kurom dzioby, ale nie tylko kurom, bo na przykład również perliczką, kogutom i tak dalej. I to był błąd, ponieważ kurzy dziób jest bardzo silnie unerwiony i to sprawia takiej na przykład kurze lub kogutowi bardzo ogromny, dotkliwy ból przy obcinaniu dziobu, więc nie polecam nikomu tego robić, ale niektórzy tak robili i mogą nadal robić, a więc to ich problem i ich decyzja, ale no niech postawię się na miejscu takich kur, bo dziób to naprawdę takie czułe miejsce każdej kury. No i ja już tutaj będę kończył dzisiejszy film. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja Was serdecznie pozdrawiam, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, mam nadzieję, najbliższym odcinku na tym kanale. No i kto ma również taką ochotę i możliwość, to serdecznie zapraszam do wsparcia mojego kanału, klikając ten niebieski przycisk wesprzyj obok przycisku subskrybuj. No i co? Cześć!